Wysięgowe zapalenie ucha środkowego i drenaż uszu, czyli popularnie zwane szpulki, pistony, wiele nazw funkcjonuje. Fachowo nazywamy taki drenaż tympanostomią. Polega to na długotrwałym połączeniu jamy ucha środkowego ze światem zewnętrznym poprzez założenie drenażu wentylacyjnego. Najczęstszym wskazaniem do tego, żeby ten drenaż założyć, jest wysiękowe, przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego. Nieleczone wysiękowe zapalenie ucha środkowego może mieć bardzo poważne konsekwencje w postaci tworzenia się kieszonek retrakcyjnych w uchu, w błonie bębenkowej. Taka kieszonka retrakcyjna to obrazowo mówiąc takie wciągnięcie błony bębenkowej do środka, do jamy bębenkowej. Powoduje to częściowy zanik tej błony, czyli taka błona bębenkowa zaczyna nieprawidłowo funkcjonować. Może nawet zacząć niszczyć otaczające kosteczki słuchowe, może prowadzić do trwałego niedosłuchu. Dlatego trzeba bardzo dużą uwagę przy wysiękowym zapaleniu ucha na takie kieszonki retrakcyjne zwracać. W takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z długim wysiękiem, długotrwającym wysiękiem w uchu środkowym, no założenie drenażu jest rekomendowane przez towarzystwa pediatryczne i laryngologiczne, laryngologów dziecięcych. Jeżeli taki wysięk zalega dłużej niż 3 miesiące i jest obustronny, albo jeżeli obserwujemy wysięk przez dłużej niż 6 miesięcy w jednym uchu, to zdecydowanie trzeba do takiego ucha założyć dren wentylacyjny. Jednym z czasami proponowanych rozwiązań jest zwykłe nacięcie błony bębenkowej, które może okazać się niewystarczające, z tego względu, że zdolność do zamykania się, do gojenia błony bębenkowej jest tak duża, że po takim nacięciu, tylko nacięciu błony bębenkowej, kiedy ta błona szybko się zamyka, ucho środkowe nie zdąży się wygoić, dlatego że tam w środku, w jamie bębenkowej doszło do tak daleko idących zmian w błonie śluzowej, że tylko długotrwała wentylacja, czyli dopływ powietrza do tego ucha środkowego, jest w stanie wygoić ucho, błonę śluzową doprowadzić do stanu prawidłowego. Zazwyczaj takie dreny, nie musimy ich wyciągać, one są wypychane przez błonę bębenkową do przewodu słuchowego i podczas jednej z kontroli taki dren znajdujemy w przewodzie słuchowym.